Na podcast Medycznie Estetycznie zaprasza doktor Mariusz Borkowski. To dzisiaj bardzo ekscytujący dzień. Mogę być w roli prowadzącej podcast. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. I ja bym chciała dzisiaj zadać tobie, Mariusz. Y Pytanie odnośnie endoliftu, ponieważ od niedawna przeprowadzasz zabiegi również u nas w klinice w Szczecinie. Pacjentki są zachwycone, zadają mi multum pytań i ja mam do ciebie też takie pytania, abyś przybliżył wszystkim tutaj, którzy będą nas słuchali, ale też moim pacjentom i nawet mi, sam zabieg endolift. I powiedz mi, proszę, czym jest ten endolift? Co to, co to takiego? Medycyna estetyczna w sumie jest bardzo prosta, bo wszystko polega na tym, żebyśmy stymulowali fibroblasty do produkcji kolagenu i możemy to zrobić dwukierunkowo. Możemy to zrobić na przykład przez chłodzenie tkanek, czyli mamy różnego rodzaju zabiegi, które są zabiegami chłodzącymi, albo zabiegi, które podgrzewają tkanki i wówczas możemy używać do tego laserów, które tkanki podgrzewają od zewnątrz yy, albo od środka. I dlatego procedura endolift to jest jakby e, podgrzewanie o tkanek i, skóry od środka celem jej napięcia, czyli pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu poprzez właśnie działanie termiczne. Endo, czyli wewnętrznie i lift, czyli liftingowanie. Ja tak to rozumiem. Jak tak tłumaczę to pacjentkom? Czyli mamy endolift, czyli jakby lifting od wewnątrz, bo pacjentki się pytają, a ten endolift to jest taki operacyjny, czy to jest operacja, to jest zabieg, tak? To jest, to jest zabieg, który wykonywany jest z użyciem lasera diodowego. Laser diodowy pole na tym, że on po prostu wyzwala energię 160 stopni. Ta energia jest podawana z użyciem odpowiedniego światłowodu, który właśnie zakończony jest tą diodą, która rozgrzewa się do tych 60 stopni. Powiedz mi, czy my czujemy to rozgrzanie tych tkanek, jak jest wykonywany zabieg? Czy jest, czy jest to uczucie takiego rozgrzania pod skórą? Czy to parzy, boli? Nie powinno parzyć w żadnym wypadku, ponieważ oznaczałoby to, że ta dioda znajduje się zbyt długo w jednej pozycji, a diodą się po prostu poruszamy, przemieszczamy w tych tkankach, które chcemy pobudzić właśnie skórę do, do tego, żeby, żeby wyglądała lepiej. Okej, okay. czyli jeżeli wykonujemy taki zabieg, czy Ty używasz jakiegoś znieczulenia? Czy Ty w ogóle znieczulasz to pacjentki? To zależy od miejsca, bo przede wszystkim zabieg musi być zabiegiem, który jest zabiegiem oczywiście komfortowym, ale przede wszystkim musi być bezpiecznym. W związku z tym, jeżeli zabieg wykonywany jest Okolicy twarzy, czy zwykle jest to linia żuchwy podbrudek szyja, to w tych okolicach przebiegają duże naczynia krwionośne, du naczynia nerwowe. W związku z tym dla bezpieczeństwa ja nie znieczulam pacjentów, dlatego, że jestem pewny, że jeżeli zbliżę się do naczyń nerwowych, czy, czy tętniczych... Pacjent odczuje ból. I wówczas ten pacjent automatycznie mi odskoczy, w wyniku czego ja temu pacjentowi nie zrobię krzywdy i odpukać tych zabiegów już zrobiłem bardzo dużo szczęśliwie, bez żadnego powikłania. Ja tak pytam ciebie, ponieważ nawet miałam moją pacjentkę, ja do ciebie ją wysłałam na endolift, to jest pacjentka, którą zawsze wszystko bardzo boli, ona się strasznie boi zabiegów i nie zapomnę, jak ona była zdziwiona pozytywnie, że ten zabieg u ciebie był bezbolesny. Także, także chciałam to usłyszeć jeszcze od Ciebie, czy to rzeczywiście tak jest, ale, ale tak, to Też taka pacjentka... wszystko zależy od parametrów, bo kiedyś parametry, które były sugerowane, były to parametry, które zwiększały odczucia bólowe, bo były bardzo silne. Natomiast te parametry obecnie, które stosujemy, są dużo mniejsze, ale wydłużamy czas wykonywania zabiegu. W związku z tym w klinice w Mediolanie, w której uczyłem się tej procedury, widziałem że potrafili przyjąć w godzinę czterech pacjentów. Dla mnie godzina do półtorej godziny to jest czas do wykonania zabiegu dla jednego pacjenta. Więc widzimy tu zasadniczą różnicę w mocy i ta mniejsza moc, ale zrobiona w dłuższej jednostce czasu na odpowiedniej na powierzchni. skuteczność. Dokładnie, tak? Czyli tak? Nie jest A tak. nawet obecnie też na zjeździe medycyny estetycznej właśnie Imka w Paryżu pokazywano przypadki, że jest to w tej. W tej chwili bardziej skuteczne, jeżeli się robi na tych mniejszych parametrach. Więc te mniejsze parametry mhm. stają się bardzo w tej chwili trendy. No, ja jeszcze mam do ciebie takie pytanie, bo ja mam taki problem, jakiego pacjenta zakwalifikować do takiego zabiegu? Czyli jaki problem powinna mieć pacjentka, żeby przemyślała zabieg endoli? czyli to na przykład są tak zwane, jak pacjentki mają te homiczki, czy na te homiczki endolift się sprawdzi i też druga okolica, na którą ja myślę, że ten endolift świetnie by sprawdził, to jest ten podbródek taki wiszący i chciałam usłyszeć to od ciebie, czy to ja dobrze myślę, czy to jest może... Ja jeszcze szyję biorę pod uwagę okay. jako bardzo dobre miejsce. Ale szyję taką wiotką bardziej, czy te linie Wenus? Yy, wiotką i właśnie linie Venus i teraz... Yy... you <laughs> Pacjent musi wiedzieć, że zabieg jest z obszaru medycyny regeneracyjnej. Czyli, jeżeli miałbym go odnieść do preparatów, to jest bardziej stymulator tkankowy niż wypełniacz. I wybrałbym takiego pacjenta, który ma świadomość, że to nie jest lifting operacyjny i nie może sobie przyłożyć linijki i powiedzieć teraz 30% mój policzek się podniósł, bo nawet w liftingu operacyjnym te 30%, które możemy mieć, to jest idealnym stanie, w idealnych warunkach operacyjnych i to nie znaczy, że te 30% będzie do końca życia, bo skóra jest takim narządem, który po prostu bardzo mocno pracuje i to wróci do punktu wyjścia. Natomiast w przypadku zabiegu Endoliw następuje dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, napięcie skóry i delikatne usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej, ale podkreślam delikatne. W związku z tym jest to zabieg dla pacjenta, który myśli o swoim wyglądzie w znaczeniu długoterminowym, dla którego takie mądre starzenie się, które na zjazdach nazywamy smart aging, jest bardzo ważne. Czyli po prostu pobudzanie tej skóry, dbanie o tą skórę, żeby ona była bardziej napięta, żeby wyglądać w sposób odświeżony, to dlatego jest to y, pacjenta zabieg. Natomiast nie jest to zabieg dla pacjenta, który ma podwójny podbródek, który nic ze sobą nie robi i liczy, że wykona <laughs> to, słuchaj, ten jeden zabieg. To wtedy odsyłamy do chirurga, ale powiedz mi, jak taka delikatna tkanka tłuszczowa na podbródku z taką wiotką skórą, wtedy endolif? Jak najbardziej Absolutnie rozumiem. tak, Absolutnie I na te tak. homiczki delikatne, ja nie mówię o takich o, tutaj naprawdę Dokładnie mopsikach, tak. tylko takie delikatne homiki. Jeżeli pacjentka już miała więcej zabiegów z medycyny estetycznej, miała biostymulatory, miała inne zabiegi, ale te zabiegi nie dały takiego efektu wow, no to wtedy możemy jeszcze dodatkowo zrobić ten endoliw, żeby Absolutnie ten efekt. nie tak, bo te, my też razem Pola byliśmy przy... na kongresie tam, tak, tam tak, jak tak, tak. wszystko jedno w jak to nazywamy, ale to jest bardzo ważny zjazd ekspertów e, światowych właśnie. W Chorwacji i tam było powiedziane, że aby zabieg był maksymalnie efektywny, powinien zabiegi w ogóle medycyny estetycznej, czy w ogóle myślenie medycyny estetycznej, z myśleniem o działaniu na wielu różnych głębokościach tak, skóry. I jeżeli zaczynamy dbanie o naszą skórę, to tak, myślimy o dermapenie bardzo często, czyli jesteśmy bardzo powierzchniowo, mówimy o mezoterapiach, wchodzimy nieco głębiej, mamy lasery różnego rodzaju, czy laser frakcyjny. To ten, endolift? Na jakiej głębokości działa? Endolift jest już właśnie bardzo głęboko, bo dochodzimy właśnie do, właśnie, do tkanki tłuszczowej i możemy być nieco płycej, tak żeby pobudzać właśnie skórę hmm. i napinać te ją. Tak. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo jak mówimy o tym tłuszczu, to ja teraz chciałam się Ciebie zapytać o Malar Bugs, czyli te takie poduszeczki mhm. tłuszczowe tutaj na oczach. Do mnie często zgłaszają się pacjentki, które mają tutaj ten właśnie tłuszczyk Często powodujące obrzęki, uważam, że to jest zmora teraz większości pacjentów. Natomiast czy na to też ewentualnie mógłby trochę pomóc endo. Może trochę pomóc, ale musimy pamiętać, że to jest tak jak góra lodowa. To, co widzimy, ja to jest tylko drobny fragment, więc tutaj wskazaniem głównym jest rozważenie zabiegu operacyjnego. Aczkolwiek nie każdy ten zabieg do tego zabiegu się kwalifikuje, poza tym no nie każdy też chirurg go wykonuje, bo on jest bardzo Dokładnie. trudny. W związku z tym, ja wykonuję ten zabieg właśnie na te poduszeczki tłuszczowe u pacjentów którzy mówią, że na pewno nie będą korzystać z chirurgii plastycznej czy z tego typu zabiegów. W związku z tym dla tych pacjentów jest to metoda z wyboru, ale pierwszą metodą powinna być pomyślenie właśnie o konsultacji chirurgicznej. Powiedz, czy są jakieś granice wiekowe, jeżeli chodzi o endolift? No, i to jest nie wiem, czy dobra wiadomość, ale Endolift możemy wykonywać nawet u ludzi młodych, ponieważ w badaniach klinicznych no, pokazuje się, że osoby nawet dwudziestoparoletnie, jeżeli chcą troszeczkę właśnie tą skórę sobie ujednić, to ten zabieg mogą mieć wykonywany. W przeciwieństwie na przykład do zabiegu hif u który w tej chwili no, jest trochę kontrowersyjny. O, ja i, jestem bardzo tak kontrowersyjny. Tak, I ten względem. zabieg jednak powinien jeżeli już być wykonywany u osoby nieco starszej. W przypadku endoliftu mówimy o zabiegu dużo bardziej bezpiecznym, o zabiegu bardzo skutecznym właśnie w obszarze regeneracji skóry, napięcia i, i też ta bariera wiekowa jest tutaj zmniejszana. Słuchaj, to właśnie ja jeszcze to co do tego bezpieczeństwa. Co się może wydarzyć? Czy są jakieś w ogóle powikłania po tym endolifcie? Coś może się takiego y, przydarzyć? No bo przy y, HIF-u hi wiemy, że no, tych, po te powikłania potrafią być tragiczne tak? i straszne. Natomiast jak to jest przy endolifcie? Przy Endolifcie obecnie pozmieniały się procedury zabiegowe, w związku z tym nie daje się aż tak silnych impulsów o takiej dużej mocy efektem tego zmniejsza nam się ryzyko zabiegowe, ale przede wszystkim tego, czego się boimy, to uszkodzeń w obszarze nerwu czy nerwu twarzowego. Aby to zminimalizować, tak jak powiedziałem, ja pacjentów nie znieczulam, mhm. natomiast wiele klinik znieczula i robią to również lekarze bardzo dobrze i skutecznie. W tej chwili w badaniach klinicznych mówi się, że zabieg bez znieczulenia i ze znieczuleniem ma tą samą skuteczność. Kiedyś uważało się, że bez znieczulenia jest dużo bardziej skuteczny, ale bezpieczeństwo pacjenta jest dużo większe, dlatego że po podaniu znieczulenia też bardzo dobrze wiesz, że potrafi. Po Chociaż prostu zamiastria. po znieczuleniu jest asymetria. W związku Miejsce. z tym, jak, ja, jak pacjent opuszcza mój gabinet, to ja muszę być pewny, że ten pacjent jest dobrze zaopatrzony i nic się nie dzieje. Zanim z niej idzie znieczulenie, ta asymetria może utrzymywać przez kilka godzin. Ja nie jestem w stanie ocenić, czy to jest kwestia tego, że wykonany został zabieg z nieprawidłowo. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Bo mówisz tutaj o tym, że nie wypuścisz pacjentki. Kiedy my widzimy te efekty po tym endolewcie? Czy to jest natychmiastowy efekt? Czy on narasta w czasie? Czy my musimy na niego poczekać? Ten moment, kiedy widzimy efekt, to jest oczywiście natychmiastowy, bo pacjent jest trochę obrzęknięty, więc ja zawsze tłumaczę pacjentom, że to, co widzą bezpośrednio po zabiegu, to jest jeszcze obrzęk, że nie należy się tak bardzo cieszyć, ponieważ. Potrzebujemy czasu do tego, żeby nam się po prostu ten kolagen wytworzył. On się nie wytwarza w ciągu kilku minut, tylko się wytwarza w ciągu kilkunastu tygodni. W związku z tym te efekty takie największe pojawiają się po kilku miesiącach, czyli od trzech miesięcy do sześciu miesięcy, musimy na te efekty poczekać. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, zabieg ten możemy porównać do stymulatorów tkankowych. W związku z tym. Po stymulatorach tkankowych też nie widzimy efektu natychmiastowo, tylko widzimy z jaki, po jakimś czasie. No i jest to też efekt odpowiedniego ich zdeponowania i działania wielokierunkowego. A powiedz mi jeszcze, skoro czekamy na ten efekt, to kiedy byś powtórzył kolejny endolift? Czy jak masz po jedną pacjentkę, wykonujesz ona niej zabieg endolift? To ewentualnie na kiedy umawiasz ją ponownie. I to zależy od tego, ile dałem impulsów, ponieważ mm. przestrzegam bardzo mocno procedur, które są w badaniach klinicznych. I jeżeli pacjentka jest chuda, pacjentka, która ma bardzo wiotką skórę, a jednocześnie nie ma kompletnej tkanki tłuszczowej, to ja nie jestem w stanie podać odpowiedniej ilości impulsów w czasie jednej wizyty. Wówczas tą pacjentkę zapraszam zwykle po, miesiącu półtorej na w cudzysłowie dokończeniu zabiegu, ale po prostu chce jeszcze zobaczyć, jak wygląda efekt i dodać odpowiedni impuls. W związku z tym czasem jest taka sytuacja, że ci pacjenci w sposób bezpłatnie są zapraszani na kontynuację zabiegu. Natomiast jeżeli podana została ta ilość impulsów, która jest w badaniach klinicznych, wówczas to tego pacjenta, temu pacjentowi sugeruje, że po ośmiu miesiącach dopiero można kolejny zabieg zrobić. Można oczywiście trochę. Wcześniej, ale zwykle uznaje się ten okres 8 miesięcy. Ja jeszcze mam takie pytanie: dla kogo absolutnie nie? Endolift. Czy mamy taką grupę pacjentów, komu odmówisz wykonania zabiegu? Dla osób, które są przeświadczone, że endolift to jest zabieg, który odmłodzi ich od 10 lat przynajmniej, że zastąpi chirurga plastycznego, dla osób, które mają wyobrażenie efektów, które jest niemożliwe do spełnienia. Pani doktorze, bym chciała tak. Dokładnie Ja bym chciała tak. jeszcze tak. Czyli tak. takich I to pacjentów. Nawet chirurgia plastyczna mm -hmm. nie jest w stanie wykonać yy, w żadnym wypadku. Oczywiście najgorsi są mężczyźni, w moim wieku z 20 albo więcej młodszymi partnerkami, <laughs> bo oni liczą na to, że jeden zabieg i już mamy liczyć. A wykonujesz w ogóle tu mężczyzn? Yy, tak. I, I na yy, które partie najczęściej u panów? Manowie, tak samo jak panie, to jest twarz, to jest szyja. Okay. linia podbródki. Rzątwy, Ale też panowie lubią mieć zarysowaną szczękę, więc na przykład ja łączę endolift ze stymulatorami tkankowymi, szczególnie z hydroksyapatytem wapnia. A właśnie, a powiedz mi, jaki jest wtedy odstęp? Czy robisz najpierw hydroksyapatyt, czy robisz już po zabiegu hydroksyapatyt? Najpierw wolę zrobić endolift, dlatego, Hej. że on po prostu przygotuje mi fajniej i napręży skórę. I wówczas po endolifcie, czasem miesiąc po, e, podaję właśnie hydroksyapatyt wapnia i to jest coś, co robię bardzo często u panów, czyli wyprowadza ładnie Albo tak, bo wtedy ładnie żuchwy. modelujesz jeszcze linię żuchwy. A łączysz tak. jeszcze z jakim Zabiegami endolit, na przykład laserowymi albo z innymi biostymulatorami? Absolutnie tak. To znaczy, jeżeli chodzi o la lasery, to czy na przykład mamy radiofrekwencję? no mamy tak. wspaniałą radiofrekwencję. <gry> w Labiot jest właśnie jeden z najnowocześniejszych tego typu urządzeń na świecie. I radiofrekwencja Dermapen. No i właśnie wtedy, słuchaj, najpierw radiofrekwencja, a później endolit, czy najpierw endolit? i później radiofrekwencja. Teoretycznie lepiej zacząć od endoliftu, okay. dlatego, że idziemy jakby od czym, od jakby od im głębiej i tym w górę. Do, do w górę. Ale bardzo często praktyka jest taka, że, że się oddzieje no to kompletnie beba. odwrotnie. I powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ten endolift na każdą porę roku? Czy są jakieś ograniczenia w porze roku? Nie ma. Nie ma nie ograniczeń, ma. dlatego, że wiązka laserowa jest podawana do wnętrza ciała. W związku z tym My nie widzimy tej wiązki, ani też nie możemy, nie jest to, nie wpływa w żadnym wypadku na, na, na temperaturę, słońce, możemy normalnie funkcjonować, mm -hmm. żyć. Więc nie, 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 za, nie, nie jest tak jak w laserze. Czyli słuchaj, frakcyjnym. te zalecenia pozabiegowe po endolifcie, jakie są konkretnie? Przede wszystkim to y, nawadniać się, bo głównie chodzi o to, żeby Pozbywa, pozbywać się tej tkanki tłuszczowej właśnie przez nerki, tak żeby naturalnie. naturalnie. To wyglądało. Ja mam takie zalecenie, że znasz takie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie. Uchronić się od lekarza, tak? Dokładnie. Tam jest takie A suplementujesz wym... witaminą C? Pacjentów? Też, ale jeżeli ktoś ma okazję zjeść jabłko, to sugeruję jabłko albo okay. sok jabłkowy, bo wystarczy. Dlatego, że pamiętajcie, że fibroblasty Produkują właśnie kolagen, a substratem do tej produkcji jest witamina C. Tak. Szczególnie jesteśmy w Polsce, mamy wspaniałych sadowników i wspierajmy, po prostu zużywacie polskich jabłek. <grym> tak, ja też zawsze wspominam o tej witaminie C, żebyśmy o tym pamiętali. Ja nawet w klinice często w La Beauty są wystawione jabłuszka, więc. Tak, z ale tym słuchaj można to zliść. jeszcze a propos tej suplementacji. A co myślisz o kolagenie? O tym takim, żeby suplementować się właśnie, kolagenem? Tu właśnie zdania są podzielone. Ale twoje e... zdanie mnie interesuje, bo e... ja nie mam Zdania, tak ci powiem. Ja jestem taka, że ciężko jest mi się określić, bo ani nie ma żadnych badań na tych Ja, ja dużo biegam i, okay. i, i próbowałem się suplementować kolagenem I? w potężnych ilościach nie widziałem żadnej różnicy. No właśnie, i chciałam się ciebie zapytać, bo ja mam podobne odczucia, a często padało to pytanie od pacjentów, tak? Pani doktor, czy się suplementować? Ja zawsze mówię, to jest każdego decyzja, nie ma żadnych wytycznych w tym kierunku, no, ale fajnie, że masz podobne zdanie. Dlatego suplementuję się oczywiście witaminą C, najlepiej w postaci naturalnej, tak? Tak jak powiedziałem, no ale, ja też ale też witamina C. D3 jest. Y, jest, tylko też, proszę Państwa, ostrożnie z tymi suplementami. Nie, bo, no pewnie, to, to też trzeba To Bo mamy skłonność do nadużywania. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, Mariusz, odnośnie okolic, bo rozmawialiśmy o twarzy, a czy Endolift możemy wykonać również na ciało? Tak. I yy, endolift to jest troszeczkę inny światłowód, yy, dlatego że światłowód, który wykonujemy, zabieg yy, na twarz. Yy, jakby pokazuje, znaczy energia, która wydobywa się z tego światłowodu, jest jakby pod kątem ostrym. Dzięki temu po prostu nie tniemy, tak, nie ma takiego dużego ryzyka zabiegowego. W tej chwili coraz częściej wprowadzane są światłowody, które tą energię uruchamiają. 360 stopni. Że taki I obrot, obrotowo, tak? Tak, tak działa. Y, trzeba mieć już dużą wprawę do stosowania tego typu, właśnie kaniul. I, i na brzuchy one się bardzo dobrze. Y, Czyli taki wiotki brzuch pociążowy, endolift, jak najbardziej. Idealnie. A powiedzmy jest a takie wiotkie kolana. To samo, idealne. Apelikany? wskazanie. Idealne <laughs> to wszystko się wskazanie. Pytam, Idealne wskazanie. Bardzo często pacjentki, właśnie kolana, y, brzuszki, czasem boczki mm -hmm. też są. Bo też tkanka tłuszczowa, tak, prawda? Tak, Więc tak. jeżeli możemy to zadziałać na tkankę tłuszczową, to, to jest zabieg idealny. Ale takie brzuszki pociążowe, jako jeden z elementów właśnie działania, są doskonałym wskazaniem. Dobrze, Marisz, to muszę Ci zadać jeszcze jedno pytanie. <gry> Czy ja w ciąży mogę wykonać Endolift? Stanowczo odradzam, bo po pierwsze, <gry> oczywiście nie ma badań klinicznych. Okay. Natomiast. E... Szukam zabiegu dla siebie, <gry> wiesz, nie mogę nic zrobić, więc myślałam może, że Endolift. <gry> ale, ale myślę, że. Ale po tak, pociąży na taki pociążowy po brzuch, czasie, to zgłoszę tak. się na pewno. Tylko pamiętajmy, że do, po karmieniu piersią, bo karmienie piersią, e, z, w czasie karmienia piersią ciągle nasz układ hormonalny, jest inny, w związku z tym zwiększamy sobie ryzyko zabiegowe we wszystkich zabiegach laserowych, więc oczywiście trzeba odczekać. Dobrze, i panie doktorze, ja mam takie moje ulubione pytanie, które ja po prostu uwielbiam a na ile to wystarczy? I to jest względne. Ja mam wykonany ten zabieg u siebie i na twarzy. Na twarzy. Wykonywany był przez pana doktora Ricardo Falte, który jest twórcą metody właśnie chirurgiem plastycznym z Mediolanu, i ja położyłem się właśnie. Jesteś w, żywym przykładem. Z tym żywym przykładem. <grym> I to co widzicie, ta skóra jest bardziej napięta. Ja też mam troszeczkę mniejszy podwródek, ale pamiętajcie, że efekt zabiegowy jest efektem również tym, że ja bardzo dbam o siebie, czyli jest bardzo dużo sportu. też jesteś aktywnym sportowcem? A tak, bieganie też twoje podziwiam. Wiem że, że wielu, wielu, wielu mężczyzn sportowców ma tą skórę bardzo wiotką. Tak, i w ogóle jest problem u sportowców, ale to nie tylko u mężczyzn. To, co ja widzę, to te pacjentki, które właśnie biegają na długie dystanse, one bardzo szybko metabolizują kwas hialuronowy, na przykład. Więc dla nich takie zabiegi z kwasem hialuronowym, myślę, że dla ciebie to samo, i podobnie toksyna botulinowa, to nie jest rozwiązanie, ale taki endolit z tego co mówisz jak najbardziej. Absolutnie tak i to jest właśnie ten obszar medycyny regeneracyjnej, bo u nas właśnie w Klinice w Szczecinie mamy bardzo dużo pacjentów z Wielkiej Brytanii, z krajów skandynawskich tak. czy z Niemiec i to są zupełnie inni pacjenci, ponieważ bo jest inne podejście, słuchaj. I do nas to przychodzi, dlatego że medycyna estetyczna, to w tej chwili ogromna gałąź to jest medycyna regeneracyjna. Ale słuchaj, nawet na Imkasie teraz, to cały panel wykładowy był poświęcony właśnie medycynie regeneracyjnej. To już nie są filery, to już nie jest tak naprawdę toksyna botulinowa, tylko właśnie te maszyny, zabiegi maszynowe, endolift, czy stosowanie... Na przykład, egzosomów, tak? Z osomów, tak? To, to wszystko idzie w tą regenerację, a nie w wypełnianie. O, cały czas os, osocze bogato opytają. Tak, osocze zawsze, tak. Czy, czy, czy ten concentrated growth factors, tak, y, przeszczepy tłuszczu, czy też tak. komórki macierzyste pozyskiwane z tłuszczu, które też możemy Mówili po transfer. I dlatego no. ja się śmieję, że teraz w klinice będziemy mieli specjalistów w to medycyna regeneracyjna. Mario Goz jest od lipotransferu i mamy Czyli cały sobie, czas cała medycyna, medycyna Wiesz, regeneracyjna. bo ja jestem taką fanką medycyny regeneracyjnej, stąd też ja ciebie zagadałam tak naprawdę na tym kongresie w Chorwacji, bo mówię, jesteś specjalistą od endoliftu, a ja lubię mieć specjalistów w swojej klinice, z wszystkich najlepszych. A pacjentki do tej pory, te, które wracają do ciebie, są naprawdę bardzo zadowolone i zabieg jest praktycznie bezbolesny. No i teraz yy, mogę, ci, mogę ja tylko więcej powiedzieć na temat zabiegu yy, pacjentom. Czy słuchaj... Yy, czy jeszcze coś pacjentka powinna wiedzieć przed zabiegiem? Czy ma się jakoś właśnie przygotować do zabiegu? Wyspać się, bo wielu pacjentów są <laughs> po prostu, jak widzą, że takie światełko się pojawia tam w środku ciała. Ale one muszą patrzeć? Pacjenci muszą nie, 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 patrzeć. Nie, nie, na ten nie to zabieg? na mediach społecznościowych, jak to widzą Aha. pacjentki, to sobie myślą, Boże, co tam się będzie działo. E, ja chciałem tylko Państwu powiedzieć, laser frakcyjny w skali bólu, przynajmniej dla mnie, to jest 10. Jeżeli chodzi o endoli, w tym powiedział 2 lub 3, czyli Spokojnie, proszę Państwa, się wyspać trzeba, bo to jest bardzo ważne, bo wyspanie powoduje już zmniejszenie objawów bólowych. Ja też sugeruję po prostu nie, nie, unikanie alkoholu, wszystkiego, co nam podbija tętno przed zabiegiem. To, 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 to absolutnie bym sugerował, żeby wyspać i nie pić. A co najważniejsze, pić dużo wody i przyjść w dobrym humorze i, i po prostu mieć zaufanie, że ten zabieg będzie wygodny wykonany e, sprawnie, ale możliwie bezpiecznie. To jeszcze tylko moje ostatnie pytanie. Powiedz mi, czy warto jest do Ciebie umówić się najpierw na konsultację przed takim zabiegiem? E, zawsze warto umówić się na konsultację. Ona jest możliwa online'owo na dostępnych platformach cyfrowych, ale też można spokojnie przyjść na konsultację osobistą do nas do kliniki i po prostu e, ustalić, czy ten zabieg jest dla, dla, dla nas, czy nie. Słuchaj, Ty mnie dzisiaj przekonałeś do tego, żebym położyła się do Ciebie na zabieg, także jak tylko już będę pociąży z moim pociążowym brzuchem, to się kładę na endolift. To ja chciałabym podziękować Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Przybliżyłeś mi niesamowicie zabieg, jakim jest endolift. Pomimo tego, że jestem lekarzem, miałam świadomość, ale chyba nie aż taką i jestem teraz mądrzejsza po prostu o to, jak ten zabieg się wykonuje, jakie są efekty, na jakie partie możemy go wykonać. No i czekam na Ciebie w Szczecinie, bo już grono pacjentek na pewno czeka, byś wykonał u nich zabieg. Także dziękuję Dzie Ci bardzo. Dziękuję Ci serdecznie. Wysłuchali Państwo podcast medycznie, estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.